Hej, 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 witaj serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii. Zagrajmy w The Last Stickman 2, dokładnie tak. W nowej serii, jeżeli pamiętacie, to nagrywałem tej gry część pierwszą, to już druga, więc myślę, że może być fajnie. No i teraz sobie stworzyłem postać, powiedzmy, że takie coś może być. Tutaj ciężko ogólnie narysować cokolwiek, jak widzicie, na przykład dać tutaj taką jakby już głowę, to wygląda jak wygląda, ale mniejsza, chyba że tak sobie zostawimy, może być. Dready teraz popularny, więc czemu by nie? No i w sumie tak to mniej więcej wygląda, no mniejsza z nosem. Mogę to w sumie zostawić, tylko może albo dobra, zaczynamy tam, mniejsza z tym i lecimy w takim razie dalej. Tutaj myszkę widzicie, no bo chyba raczej nie musicie ją widzieć, tak mi się wydaje. Czy jednak to będzie dobre? Name your stickman. Okej, dajmy sobie tak, to nie bez różnicy. Na szybkości. No i myślę, że raczej nie muszę tej gry tłumaczyć, jak widzicie, można się nawet domyślić samemu. Musimy sami tak jakby sobie dedysowywać różne rzeczy i tak dalej, żeby przejść dalej. Okej, właśnie tak to mniej więcej wygląda. Tu póki co mamy taki wstęp. No i musimy teraz sensować tego przyjaciela. Zrobię to na szybkości, tak widzicie, możemy później odblokowywać jakieś nawet różne rzeczy, ale to oczywiście później, więc chyba nie będzie problemu. W takim razie zrobię to tak naprawdę strasznie szybko. Dajmy sobie tutaj. Chciałem dinozaura narysować, ale chyba nie umiem. No właśnie, tak teraz myślę, że możliwe, że nie umiem. Okej, można nawet sobie powiększać tutaj, jak widzicie. Zrobię sobie tak coś takiego. Oj, to będzie nasz przyjaciel. Ciekawe. A spróbujmy, ciekawie to będzie ogólnie wyglądało. Dam tu jeszcze po bokach na maksymalną ilość. I teraz tylko w górę i w dół. Tu jeszcze można. A w sumie nie trzeba. No i zobaczymy, jak to będzie. A póki co sobie skończę to malować. I będziemy mieli wielkiego przyjaciela w kształcie prostokąta, trochę nierównego, ale mniejsza z tym. I jeszcze zrobimy sobie taki tutaj myk, czarny kolor, albo taki szary bardziej. I pyk, o. Nasz friend. Okej. Może być. I lecimy w takim razie. O, nawet fajnie wygląda. Musimy wziąć inny kolor. Ale mniejsza o to. W sensie kolor tego, bluzy, oczu i tej. Chust. Ale mniejsza. No i zobaczmy, jak to wygląda. Będę jeszcze w takich momentach. No nie. Nie widać gościa. Ale pech. No to nieźle, to rozkminiłem, bo to chyba coś zamienił się w coś. Ale mniejsza, dobrze jest. No i tak zaczynają się nasza przygoda naszego Stickmana. A no właśnie. Aha, to my już gramy. O ja, czy my już gramy, wy to widzicie? No to się nazywa coś, powiem wam, tam pasuje, okej. Musimy znaleźć właśnie naszego przyjaciela. Ten nasz przyjaciel, jest w porządku. No i co, chodźmy po raz pierwszy, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jest w miarę w porządku, jeżeli chodzi o muzykę. Bo jednak tam aż tak się nie bawiłem, ale jednak coś tam podgłośniłem na szybkości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nawet muszę ten odcinek coś, to zacznę nagrywać jeszcze raz, ale może mieć takiej potrzeby. No i popatrzcie, tak wygląda nasze menu, tak jakby gry, czyli tak wyglądał początek. A więc taka wielka plama to jest teraz nasz. Stała się teraz naszym przyjacielem. Troszeczkę szkoda, ale na spokojnie. No i tutaj nie ma niestety polskiej wersji. Sobie dajmy może tak, nie wiem, powiem wam, że nie ustawiałem tego, ustawiam to pierwszy raz w grze teraz, więc tak to wygląda. Delayed save, no chyba save. O właśnie. A nie, ustawiam zapis, no dobra, nieważne. Zaczynamy, kontynuujemy właśnie w takim razie. No i zobaczymy, co do nas czeka. Chapter pierwszy, Sticky Situation w sumie. Tak, to powinienem przeczytać. Więc jak mówiłem, tu myszkę będę się teraz zabierać, ale chyba lepiej, żeby była w takich momentach. Czy wolicie, żeby nie było? Nie, no chyba lepiej, żeby była, tak mi się wydaje, żebyście wiedzieli, jak mniej więcej co i jak wszystko kontroluje, więc w porządku. Tam widzę, że ono jakiś klucz, więc trzeba go oczywiście znaleźć, znaczy trzeba znaleźć ołówek, albo może raczej kredkę, dzięki której będziemy mogli po prostu sobie nadawać takowy klucz. A tu mamy już kredkę zieloną i możemy właśnie, jak widzicie, rysować takowe drzewka. Chyba starczy, co nie? Na pewno starczy. Okej, udało się. O, no i pięknie. Mam tutaj coś tak jakby odblokowało. Aha, lepiej po tym nie chodzić, jak widzicie. A jakbym zrobił taki myk. Chyba nie działa. Okej, dobra, w porządku. Tu dorysuję jeszcze trochę.
No i elegancko. W takim razie lecimy dalej. I te żuki. Żuki? Nie żuki. Jak one się nazywały, te stworzonka? Wypadła mi nazwa z głowy, powiem wam. Możemy dozdoptywać. Potem sobie przypomnę. Takie zaćmienie nagle. Ale okej, w porządku. No i tak, tutaj lepiej chyba nie iść. Chyba że właśnie sobie troszeczkę zrobimy drzewek. W sumie można grać tą grę tak ładnie, ale nie trzeba, to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby po prostu jakoś szło. A potem ewentualnie będziemy się jakoś bawić, w sensie także w ładniejszy sposób. O, a tu coś jest, bo tu sobie mogą być takie znaki jeszcze w tych wszystkich drzewach, więc niby warto je przy okazji. Przy okazji właśnie. No, zdobywać i tak dalej. Okej, mamy jakiegoś pierwszego potwora. Pierwszy jakiś bardziej boss tak wygląda na bossa niż na zwykłego przeciwnika. Dobra, spróbujmy tutaj zamalować drzewko jedno. I niestety nie o to chodziło, albo za mało dalej. Spróbujmy jeszcze tutaj i tutaj. O, dobra. No i teraz się udało. Okej, zaatakowany, więc świetnie, czyli pięknie. O to chodziło. Zrzuć sobie duszczek, mam póki co maksymalnie 3. Sztuki mogę mieć, znaczy się. Okej, tu jakieś schodzą też mrówki, ale chyba nic mi nie robią, więc w porządku. No i dobra. Coś kolejnego. Chyba będzie tutaj cały czas. A nie. O, jakaś koleżanka możliwe, że nasza. O, to ona to nieźle wygląda. Ja nazywam takiego nie wiadomo co. Więc jeżeli będzie się dało, to zmienię sobie później. A to jak widzicie, potwory straszą ptaszki tam było, niszczą uprawy i tak dalej, po prostu robię wszystko na niekorzyść tutaj naszych obywateli. Zapomniałem zabrać myszki, już odbieram. No i trzeba pomóc dla takiego doktorka, jak tam widać. A więc w porządku, wiemy, że drzewa potrafią niszczyć te, w sumie te szczury, ale to tak nie do końca chyba. Szybko. Och, to chyba nie zadziała, co nie? A nie, zadziałało, dobra, w porządku. To idziemy tutaj pod drzewko i już wtedy. I wtedy będzie łatwiej. Okej, dobra. Uratowany jesteś chyba? Chyba nie właśnie. A jakbym zrobił taki myk? Taki myk nie działa. Okej, chodź tutaj. Dawaj. Lecimy. Chodź. A tu cię. A, wydwałem niestety, dobra. No i teraz tutaj pięknie o to chodziło. Pokonane wszystkie potwory. W takim razie elegancko. No i tu jak widzicie, tłumaczy nam, że musimy zbierać kartki, żeby poskładać i tak dalej, więc w porządku. Przy wodzie jeszcze chyba trzeba drzewa sadzić. Abyśmy właśnie coś mieli. Okej, no i są tutaj jacyś ludzie. Pewnie będzie trzeba im wszystkim pomóc, więc już za chwilę się za to zabierzemy. Zobaczmy, co on takiego będzie. No, już wszystko zabieram oczywiście. No i tu już niestety nie przejdzie, więc trzeba im właśnie wszystkim pomóc. A więc w porządku, może na początku tobie. Help potato clear. Dobra. Ale tego nie mogę zniszczyć, co nie? Nie, tak drzewko mogę zadzić, akurat mogę. Całkiem niezłe wyszło. Ale dobra, tutaj sobie dajmy, tutaj i tutaj. W porządku, i chodźmy na razie tam na dół właśnie, żeby po prostu zobaczyć, co tam u tego gościa słychać. Aha, tak, i od razu damy w tym kierunku. No i przejście powinno być właśnie zrobione, chyba że dałem za małą ilość, ale nie. O, patrzcie, on podlał i wielkie drzewo wyrosło nagle, więc świetnie. Pierwsza tak jakby rzecz wykonana, tutaj mogę coś z tą wodą zrobić, tak tego jakby niszczyć nie mogę. W sumie ta postać mi się nie podoba, szczerze mówiąc, oni fajnie wyglądają, znacznie fajnie wyglądają. Ale nie miałem jeszcze takiej wizji, jak tworzyłem swoją postać, więc trudno się mówi jeszcze, może potem coś naprawimy. To w sumie jest najmniej ważne, ale... Ale dobra, ja to na wizualne rzeczy zazwyczaj nie zwracam aż tak uwagi, ale różnie bywa właśnie. Okej, dobra, zniszczmy sobie te... Nie wiem, jak one się nazywają, no... Nie mogę sobie przypomnieć, nie wiem czemu. Ale no cóż. Ja w sumie mniejsza z tym, mam walkę z bossem, jak widzicie, więc trzeba chyba go doprowadzić do takiego drzewa możliwe. O, no i o to chodziło, w takim razie elegancko. I przejście dalej zrobione, więc świetnie, no i zobaczmy, co tam na trzaku chareczka ma dla nas, jakieś serduszko widzę, czyli pewnie będziemy mieli teraz 4 maksymalnie, tak coś mi się wydaje. Z tego co patrząc, jak to wygląda właśnie, więc w sumie bardzo fajnie. No i zobaczmy, czy są 4, no raczej na pewno będą 4. I właśnie tak jest, elegancko, więc już możemy iść dalej, znaczy sobie grać dalej w porządeczku. Tutaj w sumie podobię sobie to na szybkości, może akurat przy okazji coś fajnego znajdziemy. A jak nie, to przynajmniej sobie przejdę tędy. No, powiedzmy, że przyszedłem. I co? Chyba wszystko póki co. Jeszcze tam był ten gość jeden, ale o, patrzcie, coś odblokował się. Idziemy sobie zobaczymy na szybkości, może coś ciekawego nam da.
Byłoby w sumie fajnie. A nie, nie odblokował się, coś mi się pomyliło. Coś źle zobaczyłem. Okej, dobra, ale nie, tam mówił dzięki, więc w sumie wszystko już dla niego zrobiliśmy. A więc dobra, czyli tutaj bodajże wszystko zrobione, chyba że jakieś tam znaleźć nie znalazłem, ale to już akurat najmniejszy problem. Więc idziemy dalej, ciekawe czy będzie chapter drugi, czy już po prostu będzie koniec. A nie, nie, patrzcie, jest dalej, dalej jest, jest pierwsza strona, znaczy pierwsze te podarte kawałki, ale to nic, ale nic mi nie szkodzi. Pierwszy chapter ukończony. No i popatrzcie, nie zdobyłem tutaj dwóch puzli i dwóch tych śmiesznych rzeczy, w sensie do tych do tego ubierania postaci. Aha, no to w porządku. Czyli tak to mniej więcej wygląda. No i tutaj chapter drugi się nam zaczyna. W takim razie w porządku. I jakaś księga się pojawiła. Mamy tutaj różne kamienie, żeby trzeba je zniszczyć za chwileczkę. Wykopać w sumie kilofem. Albo zniszczyć kilofem. Zobaczymy. Okej, no i zobaczmy co takiego jest ciekawego. Jakaś księga. Tu spotkałem pierwszy raz. A mamy tutaj poradniki w takim razie. Znaleźliśmy sketchbook, czyli taki chyba bardziej podręcznik survivalowy. Coś ten deseń pewnie. Okej, no i dobra. Muszę znaleźć nowy ten właśnie ołówek, czy tam kredkę, więc w porządku. No i popatrzcie, mogę sobie kliknąć new i zdobyć nową postać. Bym chciał zrobić sobie właśnie... Czekaj, a to tak się robi. Bym chciał właśnie wziąć sobie kogoś z tych, więc przydałoby się znaleźć, bo jednak to co mam tutaj... Mój friend... Okej, w porządku, więc na razie sobie zostawiamy to w spokoju. I dobra, coś się kliknęło. W takim razie w porządku. Zobaczmy jak to wygląda. Mam jakąś kolejną księgę. A więc elegancko. No i popatrz, tu jest chapter pierwszy. Czyli już go zrobiliśmy, no niestety nie w całości. A tu jest chapter drugi, tutaj są jeszcze puzzle. Więc też będzie trzeba je zbierać. Weźmy sobie tutaj z powrotem, chyba właśnie zmieniłem co ja robię, ale chyba... A nie, dobra, to było po prostu takie przejściowe pomieszczenie. Okej, w porządku. Czyli jest chapter drugi. W takim razie fajnie. A nie, jestem tutaj z powrotem. Okej, elegancko. No i mamy właśnie tą nową kredkę. Tam łóbek. I popatrzcie, muszę sobie narysować właśnie takowy sprzęcik, więc dobra. Lecimy teraz z szarym kolorem, takim bardziej. I tutaj. Chyba, że to narysować na białym tle. O tak, jak właśnie oni pokazali, czyli tak. O. Coś w ten deseń, tak patrząc. Chyba byłoby lepiej. Tylko no, to trzeba byłoby jakimś szybkim ruchem ręki to robić. Albo mieć jakiś taki tablet graficzny, bo jednak jak się... Bo jednak to jest tylko gra, nie żaden jakiś program. I jak się robi takie coś, to śmiesznie. No w sumie nie jest źle, ale okej, dobra. W miarę to wygląda nieźle. Dajmy jeszcze tutaj tą końcówkę taką. I mamy Kilof w takim razie. Nazwijmy go Kilof. A co tam? Mamy pierwszy kilo w grze, w porządeczku. No i jak widzicie, wygląda on jak wygląda, no ale nie ma tu co, nie ma tu zbytnio czego oczekiwać. W takim razie elegancko, wszystko fajnie działa. No i mogę tutaj, jak widzicie, niszczyć teraz te wszystkie skały, kamienie i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy. W takim razie jak najbardziej fajnie. No i tak, o, nawet mogę zniszczyć znaki, no to teraz jestem po prostu... niepowstrzymany. To jest zobaczmy szybkości, więc będziecie mieli leciutkie cięcie, tak mi się wydaje, więc wybaczcie na sekundę. Okej. Nie. Dobra. Więc na sekundę szybkie cięcie, znaczy w sensie wam się lekko gra zatnie. Okej, dobra. Elegancko, już. Chyba jest w porządku. A sprawdzę, że się... Nie, no nagrywało się, dobra, nagrywało się. Więc okej, lecimy dalej. Lecimy dalej, bo patrzymy ogólnie czas odcinka jeszcze dosyć krótko. Dosyć mały jest właśnie. Okej, no i tak. Jej, złamał się Kilof i chyba... O, no nie wiem, okej. A mi się złamał Kilof, czekajcie, ja już nie mam Kilofa. O, dobra, już mam. No i pięknie, mamy to, no i jest, świetnie. Bardzo fajnie. I, aha, to jest barwnik, tak? A ja myślałem, że to mi postać rysuje. Że w sensie da mi postać z automatu. No dobra, może być. Bo chciałem wyglądać tak jak chodzi tutaj, no szczerze mówiąc. A może spróbujmy to zrobić na szybkości. O właśnie, czekajcie, muszę to zobaczyć, takie coś. Dobra, taki tułów na razie zwykły, w porządku. Chwila, za grube. I tu ogólnie mamy ten właśnie nowy gdzieś barwnik, więc
więc jest w sumie fajnie. Gdzieś tam na pewno on jest, więc okej. No i tak, to wyglądało mniej więcej, nie ten kolor. Ten niech będzie, to wyglądało mniej więcej tak. Gdzie te duchy ręką, myszką, są jednak takie, nie takie ładne. Właśnie, dobra, nieważne, mniejsza z tym, lecimy dalej. Pogramy z tym naszym dredziarzem, panem z dredami. Powiedzmy, no i okej, lecimy w takim razie przed siebie, gdzieś tutaj mamy kolejne te drzewka. Czy, o, jakaś dziura, czy da się wpaść? O, niestety wpadłem prosto do niej, ale chyba było trzeba, tak mi się wydaje, bo jednak coś ciekawego chyba znaliśmy. No i niestety wyszedłem stąd z powrotem, no ale nic się nie szkodzi. Wejdę jeszcze raz, a jak tak? A no właśnie, więc dobra. Co i potwory. Tylko tu w sumie nie, takich się nie da przecież pokonać właśnie, więc dobra, mniejsza. O, tu mogę jakiś guzik włączyć elegancko, coś tam może się stało, a może nie. No i dobra, są nasze drzewa, jest przy okazji kolejny barwnik, więc o to chodzi, czyli widocznie po to tutaj przyszliśmy, więc kolejna rzecz odblokowana w tej misji. No i w sumie teraz kolor taki ładny do twarzy nam wpadł, więc fajnie, więc myślę, że teraz możemy się wycofać już z powrotem na górę. I tam działać dalej właśnie. Może coś znajdziemy przy okazji ciekawego, tę myszkę muszę cały czas zbierać, bo jednak różnie to bywa. No ale chyba lepiej, żeby była, żebyście wiedzieli, gdzie tak jakby celuje. I raczej ona jest po prostu w grze, więc tak raczej jest. Bo ogólnie mogę ją w programie ukryć, ale no nie wiem właśnie. Jak to trzeba? To dobra, mniejsza. Idziemy dalej. Tutaj syduszek mamy w maksymalnej ilości, jest kuchareczka. I witaj ponownie oczywiście, ale chyba... Chyba nic nie chcę. No dobra, nie to nie. Więc w porządku, tutaj mamy tego, co nam podlewał wczoraj. O! Coś znalazłem. A nie wiem co. Hello, hej. O, nie możesz łowić rybek, to trzeba ci pomóc. O proszę, no i już, i o to chodzi. Rybki będą łowione, a puzzle... też zdobyty. Elegancko, a może ty, doktorku, coś też? O, pięknie. Przynaliśmy pierwszy kawałek puzli. W porządku, możemy sobie tam sprawdzić właśnie, klikając tam, gdzie tam wcześniej. Okej, a teraz musimy udać się gdzieś w tamtym kierunku i zdobyć te koło zębate w takim razie. W porządku, i tutaj zbieramy te kryształy, możemy sobie stworzyć taki eliksir, dzięki któremu będziemy mogli mieć skały właśnie w takie o tu. I będzie łatwiej. W takim razie w porządku. A my idziemy oczywiście ich szukać na szybkości. Tam jeden oczywiście już widzieliśmy, więc tutaj raczej problemu nie będzie. Jest kolejny. To w sumie pierwszy póki co, ale za chwilę zdobędziemy na spokojnie jeszcze kilka. Dobra. Póki to są dwa. Tutaj sobie odpalimy TNT właśnie. Tylko trzeba zrobić taką ścieżkę, a raczej nie z tego, tak coś mi się wydaje. No właśnie. Z czego to szczerze mówiąc nie wiem, ale spokojnie, zaraz coś ogarniemy. Tu już, o, kolejny, trzeci, czyli jeszcze jeden pozostał. To może w sumie być w tym miejscu, tak patrzą. Tutaj mamy początek misji, a tutaj jest, a nie, to jest jakiś kaktus po prostu. Ciekawe, czy by wszedł tutaj na dół z nami ten gość. Tak się zastanawiam, że chyba nie, ale wejdę, zobaczę może. No, chyba nie przyszedł. Chyba nie. Okej, czyli tu jednak nie musimy iść. W porządku. Jestem ciekaw, czy mi to się zresetuje, czy tak nie do końca, bo jeżeli... O, fajnie, nie zresetowało się, więc jest w porządku. Więc poniesie też skałki dalej. Tak opisałem, że jednak trzeba coś z tym TNT zrobić, ale póki... Póki nie wiem co, no to na razie mniejsza. A jednak nie, dobra, jest ostatni ten... klejnocik i teraz będziemy mieli ten eliksir fajny. O, dobra. A to są domki w sumie tak bez znaków, ale w porządku. Mamy eliksir chyba, albo on za chwilę nam go sam odpali. Więc świetnie. Aha, idziemy. No i będzie te koło zębate za chwileczkę zdobyte, które jest nam oczywiście potrzebne do czegoś tam. Aha, czyli on mi tak jakby go tylko pożyczał. Znaczy, no już się skończył ten nasz eliksir wspaniały, więc już sobie tak niestety nie porobię to chwilę, ale nic nie szkodzi. Jest i koło zębate, czyli... Pomogliśmy mu, więc świetnie, to jakiś chyba taki bardziej żółw, w sensie takim, ale mniejsza, pokonany, więc w porządku, chyba że zniszczy może to i będzie potwór, o właśnie, i już nie ma gościa, świetnie. I tu kolejny, ale tutaj chyba, chodź, no i pięknie, kolejny pokonany, więc luksusowo. Poniżej, o proszę. Ogniem skubaniec, w sensie
się na tym czymś dzieje. No nie powiedzmy. Dobra, pokonany, więc sobie dosyć łatwo. A w tych wielkich skałach coś jest? O, tu chyba będzie przejście, tak mi się wydaje. A no właśnie, jest i przejście, więc... Więc fajnie. A tu ich dużo w sumie, każdy to przeciwnik, więc jak biję tak szybko, to wyrabiam się w czasie, żeby ich zdążyć pokonać, więc elegancko. A tu jest królowa! A tu jest królowa! Właśnie tak, albo teraz mama. Dobra, i teraz lecimy. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ciosów aż poszło. No ale dobrze, serduszko zdobyte, więc luksusowo to oczywiście tam się... Aj, to czy tam się później przyda, więc nie ma co narzekać. Więc fajnie. I co teraz? Myślę, że chyba raczej idę w dobrym kierunku, tak sądzę. Okej. Pięknie, pokonany. Aj. Chodź tutaj, zapraszam pana szczurka takiego małego. Chodź, no i pięknie o to chodziło. A te kwiatki da się nie da się chyba nic z nimi robić. W porządku, na początek może sobie zamaluję tutaj i jeszcze tam trochę dam. I teraz dopiero sobie zniszczmy te skały. Serduszko zdobyte, tutaj chyba będziemy musieli coś kopać znowu. W porządku. O, jest chyba jakiś zapis czy coś tam takiego, nie wiem do końca o co chodzi z tym, ale niech będzie. No i tak, czy iść na dół, czy iść na górę. Na górę nie mogę, raczej tak sądzę, więc pójdę właśnie tędy na dół, do tej jaskini i mamy ten zdobyty właśnie kolejny kawałek karty. Kolejną stronę, więc w porządku. I fajnie. Możemy iść właśnie dalej za chwileczkę, więc my chapter ładnie ten wyszedł akurat. Akurat ten ładnie poszedł, bo zdobyliśmy praktycznie wszystko poza jednym puzzlem, który mi się wydaje, że był właśnie w tamtym zamku, do którego raczej bym nie wszedł, nawet jeżeli nie spróbowałem, więc okej, tak to wygląda. Więc jak na razie ja się z wami żegnam, jeśli wam się podobało, subskrybujcie, oceniajcie, żegnam, jeszcze raz trzymajcie się, cześć!